Witam ponownie, Marlena Nowakowska. Czas na drugą część programu Republika po południu. A już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem, Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Panie ministrze, wszystko wskazuje na to, że Joe Biden jest zwycięzcą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Podobne pytanie zadałam już na początku naszego programu wcześniejszym gościom i pana też o to zapytam. Czy Donald Trump ma jeszcze szansę, aby ponownie objąć fotel prezydencki? No, wszyscy obserwujemy ten wyścig. W tej chwili rozmawiamy 4 minuty przed godziną 17 czasu polskiego. Czekamy choćby na wynik głosowania w Nevadzie. To jest stan, który dysponuje 6 głosami elektorskimi, elektorów. I w tej chwili jest tam zliczonych 75% głosów i prezydent Biden, wiceprezydent Biden prowadzi 8 tysiącami głosów. 588 tysięcy do 580 dla prezydenta Trumpa. Więc przy 75 zliczonych głosach, więc tak naprawdę od tych głosów w Nevadzie będzie zależało, kto będzie prezydentem. Na razie 8 tysięcy głosów różnicy. Czyli wszystko jeszcze może się zdarzyć. Panie ministrze, czy dotychczasowe wyniki zaskoczyły pana, czy jednak spodziewany rezultat? Interesujące jest to, że prezydent Trump wygrał w takich stanach jak Floryda, Ohio. Wszystko wskazuje na to, że ma duże szanse na wygranie w Pensylwanii. No, jest takie powiedzenie w Stanach Zjednoczonych, kto wygrywa w Ohio, ten wygrywa całe wybory. A tutaj może być inaczej, nie wiemy jeszcze tego, ale może być inaczej. Ja osobiście jako pełnomocnik rządu do spraw Polonii, Polaków za granicą mobilizowałem naszych rodaków posiadających obywatelstwo amerykańskie do tego, żeby byli w tych wyborach widoczni. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych mamy 10 milionów Polaków, 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia i to jest bardzo jednak znacząca wyborczo grupa. Przed chwilą wspomnieliśmy, że choćby w stanie Nevada kandydat demokratów prowadzi 8 tysiącami głosów. We wspomnianej Pensylwanii, jak różnice między kandydatami są niewielkie, a choćby rok temu, przepraszam, 4 lata temu prezydent Trump wygrał tam 40 tysiącami głosów, a Polaków jest tam 500 tysięcy. I mobilizowałem naszych rodaków w tych słynnych swing states, tych wahających się stanach, tych stanach, które decydują później o tym, kto wygrywa całe wybory w Stanach Zjednoczonych, żeby nasi rodacy byli widoczni, żeby sztaby oba, a więc republikański i demokratyczny, zabiegały o naszych rodaków. Niestety w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ta nasza 10-milionowa mniejszość polska nie była zauważalna w wyborach. Inne mniejszości narodowe były przedmiotem zabiegania ze strony obu sztabów, a 10 milionów Polaków nie. No i postanowiliśmy to zmienić. Już pierwsze przesłanki były widoczne w roku 2016. Te inicjatywy Polish Americans for Trump, Polonia for Trump, kluby Gazety Polskiej zdecydowanie wzięły udział w tych wyborach i właśnie kilka decydujących stanów, swing states, udało się naszym rodakom zdobyć dla prezydenta Trumpa. Panie ministrze, to ja jeszcze dopytam w tym kontekście, czy są już jakieś pierwsze sygnały, jak Polonia głosowała? No, zdecydowana większość naszych rodaków oceniała z moich rozmów. To na razie wnioskuję, bo jeszcze nie mamy wyniku, więc trudno to badać, ale no, popierała prezydenta Trumpa z racji no, bezdyskusyjnie znakomitych relacji polsko-amerykańskich w tych minionych 4 latach. Prezydentury Trumpa i prezydentury Andrzeja Dudy nasze relacje kwitły. Zwykle prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych spotykają się kilka maksymalnie razy w ciągu kadencji ze sobą. No, prezydent Duda z prezydentem Trumpem się spotkali kilkanaście razy.
kilka wizyt w Białym Domu, wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, kwitnące relacje, realna ilość żołnierzy, obecność żołnierzy sojuszniczych, żołnierzy amerykańskich w Polsce, de facto radykalnie zwiększająca bezpieczeństwo naszego kraju, realnie odstraszająca potencjalnych agresorów. Wszyscy pamiętamy te wydarzenia. Takie rzeczy jak zniesienie wiz, więc też ważne jest, panie redaktorze, jeżeli mogę tutaj jedno jeszcze zdanie. Bardzo proszę. Istotne jest to, żeby kandydaci, a później prezydenci Stanów Zjednoczonych w swoich działaniach mieli świadomość, że życzliwe lub nie ich działania wobec Polski będą owocować poparciem lub nie dla ich kandydatury 10 milionów wyborców. To jest bardzo duża liczba, a jeżeli dodamy, że ta liczba się mobilizuje w swing states, to może ona zadecydować, kto będzie prezydentem. Wspomniał pan właśnie o znakomitych relacjach polsko-amerykańskich. Nie ulega wątpliwości, że polski rząd stawiał przez 4 lata na Donalda Trumpa. Te relacje znacznie się poprawiły. I tutaj też moje pytanie, jeśli ewentualnie wygra Joe Biden, co to dla nas oznacza? Ja myślę, że trzeba zachować spokój i to muszę się zgodzić z wypowiedzią niedawną pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, która powiedziała, że niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, relacje Polski i Stanów Zjednoczonych będą nadal znakomite i tutaj należy to podkreślić. Mamy wojska sojusznicze, mamy liczne podpisane umowy współpracy gospodarczej, militarnej i to jest coś bardzo istotnego. No teraz trzeba ze spokojem przyglądać się nierozstrzygniętym jeszcze wyborom. A dla nas ważne jest to, żebyśmy mobilizowali naszych rodaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, żeby jako mniejszość polska, jako Amerykanie polskiego pochodzenia, obywatele Stanów Zjednoczonych, głosujący na prezydenta, ale głosujący w wyborach do Senatu, do Izby Reprezentantów, w wyborach stanowych, żeby byli widoczni jako mniejszość, bo ich widoczność, ich taka postawa ofensywna politycznie, taka energia polityczna, ona bardzo Polsce pomaga. Bo ja nie mam wątpliwości, że prezydent Trump wiedział o tym, że został w 2016 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych dzięki głosom Polaków, że przynajmniej 2 swing states zostały przechylone, zdobyte przez jego obóz dzięki głosom Polaków i to dobrze, że prezydent o tym wiedział, bo później jego decyzje wobec Polski były bardzo życzliwe, ale nie tylko z przyczyn geopolitycznych, obiektywnych, że jest to korzystne dla Stanów Zjednoczonych i Polski, ale także prezydent Trump, sądzę, pamiętał, że to jest też gra o wyborców. Trudno się dziwić i obrażać. W każdym demokratycznym kraju politycy zabiegają o swoich wyborców. Więc to jest ważne, żeby Polacy, mieszkańcy Stanów, byli w tej grze dla Polski. Panie ministrze, chciałabym, żebyśmy odnieśli się jeszcze do sondaży, które wszystko chyba wskazuje na to, że się pomyliły, ponieważ wskazywały, że miało to być miażdżące i historyczne zwycięstwo Joe Bidena. Tym razem, tak jak wciąż podkreślamy, gra się wciąż toczy. I tutaj moje pytanie, skąd takie niedoszacowania? Czy ludzie wstydzą się oświadczyć, że głosują na Donalda Trumpa? To można by było się długo zastanawiać, czy na przykład jest to błąd jakiś poważny, merytoryczny, no przecież to samo mieliśmy w roku 2016 w czasie pojedynku prezydenta Trumpa z panią Hillary Clinton. Czy na przykład wyborcy Donalda Trumpa nie chcą zdradzać, na kogo będą głosować, nie ufają temu establishmentowi i traktują sondażownie jako element tego establishmentu, wobec którego są nieufni. Czy mamy tu próbę manipulacji? No, trudno tak naprawdę tak w pełni odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to też będzie przedmiot różnych analiz powyborczych, bo jest to pytanie bardzo dobre. Dlaczego znowu, chociaż wszyscy mieli być rzekomo bardzo wyczuleni na to po tym blamażu z
sondażowni z 2016 roku, dlaczego znowu historia się powtórzyła. Chciałabym jeszcze nadmienić, że Donald Trump już teraz zapowiada, że wnosi o natychmiastowe ponowne liczenie głosów w niektórych stanach. Wszystko również wskazuje na to, że może chcieć wynik wyborów zaskarżyć. Co zatem może to zmienić i czy decyzja Sądu Najwyższego może być w tym momencie kluczowa? No, wszyscy tutaj czekamy. Ja jako przedstawiciel polskiego rządu nie chciałbym się w tej sprawie wypowiadać. To już jest bardziej sprawa dla politologów, amerykanistów, ale sądzę, że jeszcze przed ogłoszeniem wyników tego typu wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu nie są dobrym pomysłem. I tutaj stawiamy kropkę. Jan Dziedziczak był moim i Państwa gościem. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję pani redaktor za rozmowę i dziękuję też za zaangażowanie wszystkim Polakom z Stanów Zjednoczonych, którzy nas słuchają. Bardzo dziękujemy za wszelkie Państwa próby działalności tutaj dla Polski przy okazji tych wyborów. My również dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, zostańcie oczywiście z Telewizją Republika, bo za moment Wolne Głosy. Program poprowadzi Marcin Bąk. Serdecznie zapraszam.